Dzień dobry państwu, Łukasz Kościelniak, witam bardzo serdecznie w poradnej rozmowie Radia Rekord i Telewizji cię Ze mną w studiu jest pan Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora i państwa. Pan poseł dzisiaj takim energetycznym krokiem wkrączył do naszej redakcji w czwartkowy poranek. Rozumiem, że tyle emocji, tyle energii dodały wczorajsze spotkania pana z mieszkańcami Radomia i Kozienic, które odbywał pan na zaproszenie posła Andrzeja Kosztowniaka. No coś w tym jest. Ja lubię spotkania z ludźmi i cieszyłem się na tą myśl Oprócz wagi tych wyborów, bo jest ta waga ogromna, te wybory są pasjonujące i są bardzo ciekawe, trudne, ktoś powie specyficzne, a dla mnie, jako już człowieka z dużym doświadczeniem, to mogę powiedzieć, bo jestem weteranem, yy, zapowiada się niejedną nie, 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 nie jedną kampanię pana już za sobą. Tak, i w opozycji, i w koalicji, natomiast nigdy nie ukrywałem tego, też się może nie obnosiłem ponad miarę, ale zawsze były mi bliskie poglądy bardziej prospołeczne. I dla mnie ta linia podziału jest cały czas żywa. A więc bardziej społeczny świat, socjalny, niektórzy nazywają mnie nawet socjalistą, bo to słowo się tak może kojarzyć, mówię o programach bardziej prospołecznych, może bliskość idei związkowych i ten liberalizm, który przez tyle lat trawił, żerował naszą rzeczywistość z tym, żeśmy zerwali. No. Nie znaczy, że coś jest idealne, bo zawsze będzie spór i dyskusja, ale ten spór jest i dzisiaj dla mnie pasjonujący, gdzie są liberałowie? Mm -hmm. Gdzie jest to słowo? Niech Pan zwróci uwagę, nie ma. Wszyscy są nagle za i to, co myśmy 8 lat temu przełamali, dzisiaj idą, a już jeden z nich, taki wafarbowany lisek, domyślcie się Państwo, o kim mówię, jeździ po kraju, obiecuje jeszcze więcej, jeszcze szybciej. Ba! Niedawno zaszokowany jestem, bo tu warto powiedzieć, że i kolega, który mnie zaprosił, Andrzej Kosztowniak ja jesteśmy w Komisji Finansów Publicznych, a więc liczenie, liczenie, liczenie. No właśnie, Pomysł też... kwoty wolnej, którą wystrzelił, już muszę to nazwisko powiedzieć, Donald Tusk, na 6 tysięcy miesięcznie to jest 72 tysiące rocznie, to jest proszę Państwa, 40 miliardów. I jeszcze bym się zgodził, Gdyby ten sam człowiek powiedział, że jest OK, może być jeszcze lepiej OK. Tymczasem mówią, że jest tragedia, że są finanse to, to, w tragicznej panie, to, to, to sytuacji proponują pośle, prezenty. To, ja to tylko jest panie szaleństwo. No, okay. uporządkuję, bo wiele różnych wątków poruszyliśmy. Dalej. Temat spotkania było sporo pochwał, Byli też, były też osoby, które może niekoniecznie są waszymi przeciwnikami, bo to byłoby złe słowo, natomiast zadawały pytania o kwestie nurtujące ich obecnie, czyli na przykład o, nie wiem, o inflację, o rosnące ceny, rosnące ceny prądu. Jakie były odpowiedzi? Panie redaktorze, niech pan sobie nie żałuje przez elegancję przeciwnicy. Tak, nawet osoby bardzo przeciwne, na tym no polega. Może ale de nie, nie. Dem demokracja, ale pytania ale trudne, osoby, które po prostu okay. chciały się dowiedzieć. I są pytania, i tych pytań nie należy unikać. My nie możemy udawać że jest cudowny, wspaniały świat. Nikt tak nigdy nie mówił i nikt tak nigdy nie powie. Natomiast chcę powiedzieć, i to jest najważniejsze, że finanse publiczne w Polsce w tej chwili są w ryzach, są pod kontrolą i zawsze mówię tak, nie słuchajcie mnie ani ich. Proszę Państwa, sprawdźcie to, bo kto ma tutaj największe zdanie i największy autorytet? Chyba ktoś zewnętrzny. Mam na myśli międzynarodowe agencje ratingowe, Komisję Europejską, która wcale nie jest zakochana w naszym rządzie, jednak wskaźniki i twarde liczby mówią, że poziom zadłużenia, aczkolwiek wysoki, wzrósł, ale on jest, ten wzrost jest mocny, szybki, ktoś powie, ale wzrost gospodarczy, i to jest najważniejsze, jest jeszcze szybszy. Mówiąc krótko i to jesteśmy jako państwo wypłacalni, wiarygodni, i te różne wydatki społeczne, ochrona, na najsłabszych, bo to jest najważniejsze, to mieści się w granicach. Bezpieczeństwa. I to jest najważniejsze. Czy bezpieczeństwo... zdaje Pan sobie sprawę, że tak. mieszkańcy czy to Radomia, czy Kozienic, regionu radomskiego, czy ogólnie szeroko pojętej Polski, no widzą, że muszą więcej płacić za produkty, za, za artykuły żywieniowe, muszą więcej płacić za prąd, za gaz i tak dalej. No i oni w zasadzie nie zastanawiają się, oni nie analizują ratingów, tylko po prostu obwiniają Was jako Prawo i Sprawiedliwość za to, co się obecnie dzieje. Nie chcę rozstrzygać słusznie czy niesłusznie, natomiast chciałbym zapytać takim razie, jak to może wpłynąć na najbliższe wybory parlamentarne, które, jak sami podkreślacie, zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i opozycja, że będą najważniejszymi wyborami od 1989 roku? Mój przekaz roku. jest prosty i apeluję i tak mówię na spotkaniach tych, które się odbyły i tych, które będą przede mną. Proszę Państwa, każdy ma swój świat. Student, emeryt, młody, żonkość i ten, który ma czwórkę dzieci. W takim siakim innym wieku. Każdy ma swój świat. I każdy może sobie i musi, i powinien, tak powiem, odpowiedzieć na pytanie, czy tamte 8 lat i te, bo to jest ten moment porównania. Czy my przez te 8 lat, przy wszystkich słabościach, przy wszystkich niepowodzeniach, nie udały nam się pewne programy, rozczarowanie demografią, ale pomoc społeczna dla rodzin jest faktem? Z mieszkaniami. Borykamy się z tym problemem, mamy nowy program, myślę, że będzie bardziej skuteczny. Yy, różne historie, różne sprawy, ale ocena musi polegać na tym, czy tamta władza, czyli nasi konkurenci, byli bardziej wiarygodni i czy bardziej dbali nie o elity u tych silnych, tylko o tych zwykłych miliony ludzi. To jest pytanie. A czy Pana zdaniem oc pana. ocena mieszkańców będzie dla Was. Dobra dla Prawa i Sprawiedliwości? Dobra? Mam, da wam zwycięstwo yy, w najbliższych wyborach? Mam nadzieję i będziemy się spotykać i chcemy się konfrontować i zwracamy uwagę. No w polityce jest też tak, przy wyborach, że trzeba karty na stół położyć, pokazać. Mówię tutaj o wiarygodności. Podam jeden przykład, żeby się nie rozgadywać. Jeżeli lider najważniejszy opozycyjny przez 8 lat w Polsce, Kwotę wolną od podatku zwiększył z 3089 na 91 o 2 złote. Myśmy to zmienili z trzech na, 60, na 30 tysięcy, a on proponuje 72, to jaka jest jego wiarygodność pańskim zdaniem? Czy moim zdaniem platforma obywatelska zmieniła kierunek i poszła właśnie w stronę takiego socjalizmu, obietnic, rozdawnictwa, niektórzy by tego nazwali. I to jest pytanie, Czyli proszę pana, podąż bo człowiek może zmieniać poglądy. Partie mogą zmienić kierunek, tak? Mogą. Oczywiście. Tylko pytanie jest do tych, którzy nas słuchają. Czy ktoś w to wierzy, że oni, którzy przez 8 lat byli skrajnymi liberałami, proszę sprawdzić. Ja mówię tak, weźcie komputer, sprawdźcie przez 8 lat, kto podatki płacił, jakie płacił, komu, ile dawano. Dzieci niepełnosprawne. To, co oni mieli na... To jest do sprawdzenia. Do dzisiaj został na szczęście, to jest taki a, pewien archaizm. Do dzisiaj są zasiłki rodzinne. To jest dowód żywy. Dzisiaj każde dziecko do lat 5 w Polsce dostaje 95 zł, a do 18 124, ale dochody muszą być mniejsze niż 670. To jest to, co miała dla rodzin Platforma. No tutaj oczywiście kwestia osób niepełnosprawnych. Oczywiście Też proszę obserwują, sprawdzić. Obserwując ostatnie miesiące widzimy, że no, że tak powiem rodzice tych osób mają inne zdanie. Natomiast panie, proszę pana, natomiast, ale, ale jest... proszę sprawdzić. Ja odwołuję się do faktów, bo jest polityka. Słyszy pan o pani Marice, pani Joannie, o niepełnosprawnych. Rozgrywane jest wszystko. Proszę państwa, nie ma litości. Każdy temat najbardziej szlachetny będzie no, twardo no wykorzystywany. O to chciałem, panie, Na tym polega o tym chciałem zapytać. O to chciałem pani proszę wst zapytać. Wstydu nie ma. Kampania wyborcza. I widzimy, że coraz większa, jak to niektórzy mówią, brutalizacja tak. języka. I nie chcę tutaj mówić, że tak. nie wiem, czy to ze strony Platformy, czy spisu, bo znalazłem pewnie przykłady po obydwu stronach. Natomiast taka sytuacja z ostatnich dni, kiedy e, wiceminister Jacek Ozdoba przychodzi na konferencję, rozpycha polityków Platformy Obywatelskiej i zaczyna swoje wystąpienie. Czy tak powinna wyglądać polityka Pana zdaniem? I pytam tutaj Pana no. też okay. jako doświadczonego yy, tak. samorządowca. I dla pełnego obrazu, i vice I versa. Były też przy... Przypadki odwrotne. Tak, Powiedzmy sobie, że tak. to jest zagadnienie, które dotyczy całej sfery politycznej i mi się to nigdy nie podobało i nie podoba. Jasne. I to jest moja odpowiedź na to. to jest, ale to jest element nie taki istotny jak jednak publiczne oskarżanie. Czytałem dzisiaj w jednej czasopiśmie bardzo ważna osoba związana z koalicją, niestety opozycją, mówi, że nie będzie się zgadzała i nie znosi tych y, morderców w mundurach. Ma na myśli policję polską. A jeżeli mówimy o brutalizacji, to nie wiem, czy pan się zastanowił, zapraszając mnie, bo chcę panu powiedzieć, że według oficjalnych wypowiedzi jestem wcielonym złem i jestem, proszę pana, seryjnym zabójcą. No to, bo, no, to, no, tylko, to, to no, tylko udowadnia, że... A kto to powiedział? Właśnie lider opozycji. Proszę pana. Więc poza tym są przysłowia. Ja lubię przysłowia. Przeciwnik wybiera broń. I dzisiaj, kiedy mamy tak podniesioną, bo problemem nie jest spór polityczny w Polsce, on jest problemem jakimś, jest potężny, natomiast wielkim problemem, z którym się musimy zderzyć i nie wiem co dalej będzie. To jest problem społeczny i socjalny, społeczny w rodzinach, w społeczeństwie. Czyli, czyli przede wszystkim Panie Pośle. Nasilenie pan, agresji że między ludźmi. Przeciwnikom brakuje argumentów, więc sięgają po tego typu e, wypowiedzi i zabiegi. Tak jak pan tutaj Nie mówił, mamy może za dużo broń. czasu, ale powiem Panu skrajnie proszę pana kłamliwie. Skrajnie kłamliwie. Jak można powiedzieć o. Bo nadużycia są wszędzie. Wszędzie się może zdać przy, spotkać, zdarzyć przykład fatalny. Zdarza się, że jest dewiantem. Mąż, może być brutalny policjant, fatalny łapówkarz w sądzie, wszędzie. Nauczyciel, który nie ma pojęcia, polityk bez wartości. Wszystko się może zdarzyć wszędzie. Ale nie można publicznie w taki sposób mówić o całej najważniejszej, jednej z najważniejszych grup. Nie można mówić o takich ludziach, o wojsku na granicy, że są, proszę pana, zbrodniarzami, czy mordercy o policji. No przepraszam, ja tutaj bez... mamy policję państwową i niezależnie kto wygra wybory, ta policja będzie dalej nam wszystkim służyć i policja w Polsce nie jest ani religijna, ani obyczajowa. I nie można w kontekście jakiejś sprawy tak straszny cień i oskarżenie rzucać na ludzi w mundurach. Mundury no, będę bronił absolutnie. W każdej, w każdej grupie społecznej można znaleźć tak zwane czarne owce i przez, w ten sposób y, grupę społeczną oceniać, czy też y, mieć na nie. temat... Ale mówimy temat... o wojskowych, mówimy o policjantach, mówimy o strażakach, Mundur. O tak, znaczy, żeby było jasne. Ja tego, ja, tego, ja tego nie popieram. Natomiast... Ja nie idealizuję tego świata, ale bronię dobrego imienia. Znam różnych policjantów. To naprawdę nie jest łatwa sprawa. To samo mm -hmm. dotyczy wojskowych. Bo, ja, musimy bronić pewnych, bo niedługo skończymy wszyscy w jakimś mm -hmm. zaułku. Panie Pani po, pan. Pani pośle, kampania wyborcza to jedna, natomiast też bardzo tutaj nas wszystkich w regionie radowskim elektryzuje, elektryzują listy wyborcze. Kiedy pana zdaniem możemy poznać e, nazwisko? No, trudne pytanie. Chciałbym być tak wysoko, żebym wiedział więcej. Sam nie wiem co do swoich losów. Niedawno zawitałem, nie zmieniłem. No, wrócił pan, wrócił pan do prawa i Tak, ale nie, nie zmieniłem. Zjednoczona prawica dla mnie, front jest ten sam. Ja tu używam metafory takiej i zmieniłem pozycje strzeleckie. Uważam, że tak, zapukałem, zostałem przyjęty, ale nie wiem czy i na którym miejscu będę. Ja swoje przejście nie łączyłem z żadnymi transferami. To była moim zdaniem wszystko było fair play i zrobione elegancko. Natomiast kiedy będą listy w ogóle, no to jest trudny temat, ponieważ chętnych jest mnóstwo. Zawsze tak było. No właśnie i też tutaj w regionie było więcej chętnych niż. Mamy taką dyskusję. Pytałem o to chociażby panią poseł Annę Kwiecień, która kilka dni temu gościła mnie w studiu. Kto powinien być jedynką na listach radomskich? Bo z jednej strony takim niekwestionowanym iderem jest Marek Suski, ale też coraz głośniej mówi się o tym, że jedynką będzie jednak pani minister Anna Moskwa. Nie chcę pana pytać konkretnie o kto powinien powinien być, tylko chciałbym zadać panu pytanie, czy bardziej jako Prawo i Sprawiedliwość powinniście doceniać osoby, które od wielu lat działają w partii na jej rzecz, czy też postawić na pewne nowe nazwiska? Czy nie ma to znaczenia pana zdania? To nie jest ważne. Jest ważne, ale co jest najważniejsze? Kto może być tą maszynerią i pociągnie listę? Czy na czele listy powinien być taki zawodnik i taki poseł, taki kandydat, który naprawdę fantastycznie i mocno pociągnie całą listę. A pan poseł, mówię, najsilniejszy. A czy, a czy pan poseł Marek Suski pana zdaniem jest najsilniejszym politykiem PiS-u w regionie radomskim? Byłbym kimś innym, gdybym go nie poparł Marka, bo go znam od wielu lat, tylko Marku kochany, który mnie słuchasz, czy Twoi ludzie, wybacz, że nie będę wskazywał, to bez wątpienia jest numer jeden przez wiele, wiele lat, ale to partia zdecyduje i Marek Suski, czy będzie na jedynce, czy na dwójce, przyjmie to, jak go znam? I tego wszystkim życzę. A nie będzie to, to pewnego rodzaju, taka ujma jednak, że mimo tych wielu lat pracy na rzecz partii, proszę ktoś pana, inny będzie jedyny. ktoś mi powiedział dowcip, mogę trochę coś powiedzieć Bardzo bardziej. Proszę. proszę pana, ktoś powiedział, Tarziu, nie martw się! Partia jak matka. Nawet jak podejmuje decyzję dla ciebie niesprawiedliwą i niedobrą i dla Ciebie przykrą, to pamiętaj. Tak jak matka, partia robi to dla twojego dobra. Czyli, <śmiech> Śmiech. Coś, czyli coś, co może się początkowo wydawać niezrozumiałe i złe. Może się okazać, poza tym jestem spokojny, dobrym. a mam tu akurat trudność, bardzo przyjemną trudność, jeżeli to może być trudność przyjemna. Mianowicie, że znam tutaj tych, większość tych posłów, dobrze znam od wielu, wielu lat, i, a nie kwiecień. Tu jest zresztą Fogiel, znakomitość. No inna. właśnie, tu jest, tu jest panie pośle. Tu jest znakomity panie pośle Wojciech Skurkiewicz. No ale ja przyjechałem na zaproszenie i niech mi to wszyscy wybaczą kolegę, z którym pracuję a więc y, chcę Państwa zachęcić, tak, to jest ta lista, ale y, ja współpracuję z, z Andrzejem Kosztowniakiem i niech mi będzie wolno, y, powiedzmy, złożyć wyrazy szacunku, bo naprawdę ma strasznie trudną rolę. Kto wie, czy nie najważniejsza komisja w Sejmie Finansów Publicznych, bo to się wszystko do pieniędzy sprowadza, mając takich przeciwników i nazwiska nie wymienię, którzy go atakują niemiłosiernie, przy różnych okazjach, tą komisję prowadzi dobrze, spokojnie i to świadectwo, tu w tej chwili daje, niezależnie czy to będzie odebrane jako reklama czy laudacja, ale zasługuje na to Andrzej. No generalnie tutaj w, może być większy problem, bo sondaże wskazują, że na ten moment Prawo i Sprawiedliwość w regionie radomskim bierze cztery mandaty, a kandydatów jest kilku, z czego kilku już pan nawet wymienił, więc ta walka o mandat poselski yy. będzie zacięta. Panie pośle, musimy kończyć, bo nasz czas antenowy dobiega końca. Ale Teraz, ja wie... kiedy dopiero się człowiek no ja wiem, rozgrzał, i ja wiem. wchodzimy w ciekawe tematy, bo warto by było to pociągnąć właśnie konkretami bo ja nie chcę uciekać od liczb, faktów, bo naprawdę mamy no mocne to... argumenty w tych wyborach, żeby dobrze, pokazać przede wszystkim, dobrze, konkre... ta inflacja konkreta... jest dobrze. ceną, którą płacimy, ale najważniejsze jest wzrost gospodarczy, po... zatrudnienie. To konkretami, konkretami tak, panie pośle, to jeszcze, to jeszcze wrócimy, obiecuję, w takim razie zrobimy inaczej. Żegnamy się ze słuchaczami Radia Rekord, im dziękujemy za uwagę, a pozostajemy na antenie telewizji Dami i na Facebooku jeszcze Było dla mnie ogromną minut, przyjemnością gościć i dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam. Witam Państwa serdecznie i szczęśliwej ręki życzę. Nie również. To zanim się jeszcze pożegnamy, bo Pan słynie z talentu wokalnego. Jakaś piosenka o Radomiu? Coś? O Radomiu? Nie znam o Radomiu jakiejś specjalnej piosenki. To innym razem. To innym razem, razem ale Jeżeli... przygotuję się. Dobrze. Z tym, że jestem amatorem i, to tobie, ja wiem, ale... i tobie siadnym, proszę Pana, nie operowym. Ale mimo wszystko Pana występy cieszą się, cieszą się dużym zainteresowaniem. Dobrze, więc dziękujemy słuchaczom Radia Rekord. Tadeusz Symański, poseł Prawa i Sprawiedliwości był naszym gościem. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dziękujemy, do usłyszenia i zostajemy na antenie telewizji dami. Jeszcze chwilkę, Panie Pośle. Dobry. W takim razie, co z tymi nazwiskami na liście prawa i sprawiedliwości? Bo tak jak wspomniałem, jest kilka, kilka osób, obecnie sześć mandatów ma Prawo i Sprawiedliwość w regionie radomskim. No tymczasem są, najnowsze sondaże, tak jak wspomniałem, pokazują, by że by... tylko cztery osoby byłoby się Byłoby błędem, a nawet by mogło świadczyć o nie najlepszym moim wychowaniu bo ja jednak miałem wiele lat współpracy z pisem. wróciłem niedawno i nawet w takim eleganckim pytaniu, gdybym miał się dzielić przemyśleniami, czy użyję słowa, miałbym się mądrzyć i sugerować cokolwiek niewybaczalny, to byłby błąd. Mówię to jako weteran. No a to, że mam bardzo dobre relacje z tymi posłami i tutaj z Radomiem, to mnie jedynie sytuację jeszcze utrudnia, bo gdybym miał jakiegoś jednego swojego ulubionego, Znam od wielu lat tych, tych, tych posłów i tych kandydatów, dlatego myślę, że tutaj trzeba się zdać na jedno. I nie jest problemem losy jednego czy drugiego posła, czy moje losy. Dla mnie najważniejsze jest to, że są wybory i będzie decydować, czy uda nam się to wzgórze, używam metafory militarnej, to wzgórze 231. To jest bardzo trudne. Mamy sytuację wyjściową, nie najgorszą, i o to idzie batalia. Chcemy, Mamy takie ambicje, ale to jest trudne i musimy z ludźmi rozmawiać, mhm. żeby uzyskać 231 mandatów w Sejmie. I do tego droga prowadzi nie przez, o czym mówił niedawno Brudziński, przyjechał i jest szefem całego sztabu. Jak będziemy patrzyli przez pryzmat moich osobistych losów, oczywiście, że każdy o swoje będzie walczył. Natomiast najważniejszy Czyli jest jeden za wszystkich, i za również jednego. bardzo ważny jest bohaterami tej rozgrywki, tej, tej gry, tej batalii, będą nie jedynki, dwójki, czwórki. Będzie to, czy na listach będzie bardzo wielu tak zwanych, nieładnie się mówi, wypełniaczy, czyli ludzi, którzy startują bez większych nadziei, że sięgną po te mandaty, czy tak, Ale 5. pracując na Ale rzecz. proszę pana, tak, każde 100 Tych, głosów, wyżej. każde 10 głosów razy 30, kanał wie pan, tu jest walka, dlatego apel naszego lidera i mój z tego miejsca to samo mówiący, bo doświadczenie na tym przemawia, chodzi o to, żeby na listy były jak najmocniejsze, żeby każdy kandydat na liście. Niezależnie od jego oceny szans, był mocny mhm. i żeby miał, miał takie Pani. coś jak elektorat indywidualny. Bo są ludzie, którzy mają elektorat indywidualny, na których głosuje się niezależnie, gdzie on, oni są, bo ja go znam, ja go cenię to jest człowiek i na niego będę głosować Nieważne, gdzie on będzie to są najcenniejsze głosy panie pośle chciałbym też zapytać no bo pracuje pan w komisji finansów wielokrotnie patrząc chociażby słuchając wypowiedzi włodarzy radomia słyszymy że no, tych pieniędzy jest za mało że przez to nie można realizować inwestycji że rząd można powiedzieć zabiera te pieniądze samorządom jakby pan się do takich tez Podniósł. Czy to jest prawda, czy też ma Pan inne zdanie na ten jest temat? Jest jedna prosta odpowiedź. Myślę, że dla każdego, kto się nawet tymi sprawami nie interesuje, jeżeli słyszymy w przekazie ogólnym, że my w sposób straszliwy podnieśliśmy kilkadziesiąt podatków, no to udział samorządów powinien w tym momencie no, pan do Wzrosną. wzrosnąć. Tymczasem no to... tym jest lansowana teza o straszliwym załamaniu finansów samorządowych. To jest nieprawdziwe. Mamy dane, ale oczywiście w przekazie można mówić różne rzeczy. No właśnie, mamy teraz takie dwie grupy samorządów. Jedna grupa y... mówi, że tak dobrze jeszcze nie było, bo wielu inwestycji realizować byśmy nie mogli, gdyby nie różne programy rządowe. Natomiast jest też y... druga grupa, która twierdzi, y... że w sumie wcześniej było lepiej. Y... Mogę powiedzieć o jednej rzeczy, która może kogoś tam dotykać, ale myślę, że to jest do sprawdzenia w Polskim Ładzie, te kryteria, bo mówimy, że tylko swoim. No ja jestem z Pomorskiego. Proszę sprawdzić, w pomorskim nie ma prezydentów, wójtów, burmistrzów jako takich związanych z pisem, a pieniądze poszły ogromne na różne gminy. No Myślę, że tutaj samorządowcom chodzi głównie o to, że na przykład jeden z nich nie wiem, dostaje na przykład 10 milionów, a drugi tylko 2 miliony. Kryteria przy Polskim Ładzie w ostatnich w tych pulach, to są duże pule, moim zdaniem są sparametryzowane na tyle, że nie można powiedzieć, że to jest dawane po uważaniu. Myślę, że, natomiast prawdą jest jedna rzecz i to chcę powiedzieć. Myśmy zmienili jedną sprawę, bo zawsze priorytety i najlepiej i najbo... najwięcej dochodów miały te potężne aglomeracje. Te potężne aglomeracje. Jednak zwróciliśmy uwagę na miasta średniej wielkości, a zwłaszcza na małe zaniedbanie, na tak zwaną, nieładnie mówiąc Polskę B. To jest widoczne. No i właśnie te gminy wiejskie I, się cieszą. No cieszą, ale proszę pana, ale oni nie dostają cukierki. To nie są cukierki, to nie są, proszę pana, jakieś błyskotki, to są drogi wiejskie, zaniedbane, to są świetlice, to są szkoły podstawowe, to są boiska, to jest, to jest komunikacja, to jest kanalizacja. Proszę Państwa, można to różnie. Oceniać, ale proszę i apeluję o może surową, ale nie okrutną i nietendencyjną ocenę. To wszystko jest do sprawdzenia, poza tym mówię. Środki przyszły. No, tu miała być ta ulica Aleja. Nie Aleja Wojewódzka Polskiego, tylko jak się wjeżdża do Radomia. Ulica Warszawska. No, miała być tam 70 milionów. No, tak, i yy, yy, no, był przetarg, nie było oferentów. Yy, yy, padł pomysł, żeby te środki przesunąć na inną yy, ulicę, ulicę Wołanowską, czyli wjazd od strony, od strony Łodzi. I według informacji przekazywanych przez miasto, czekamy, czy będzie możliwość przesunięcia tych środków w ramach Ale to są środki ładu. niebagatelne, i też bardzo ważne jest pierwotnie, żeby rozpoznać, właściwie sprawę, bo fatalnie jest, kiedy pieniądze przepadają, bo nie ma przygotowanej albo rozpoznanej sprawy. Ja myślę, że to wszystko jest do oceny, ale mówię z przekonaniem i Andrzej Kosztowniak, Przewodniczący Komisji, może jeszcze więcej danych, bo tu mieszka, możemy, tu możecie na co dzień, bo ja jestem tutaj chwilą, jak meteoryt tu wpadłem, ale cieszę się bardzo, bo te spotkania z mieszkańcami to jest chyba najważniejsza rzecz i i chociaż są czasami trudne, ale chcę, chcę powiedzieć jeszcze jedną najważniejszą rzecz. Przede wszystkim to, co powiedziałem, ocena dotyczy każdego naszego dnia. I wysoka relatywnie, ale gasnąca, używam słowa gasnąca stopniowo, to będzie trwało trochę. Inflacja jest tą ceną, jaką płacimy za utrzymanie wysokiego zatrudnienia, na utrzymanie na tle innych państw przyzwoitego wzrostu gospodarczego. I możemy śmiało spojrzeć. I również dla tych najsłabszych, bo w kogo uderzają najbardziej ceny żywności? W najsłabszych ludzi. Osoba o wysokich dochodach na żywność wydaje relatywnie niewiele. No również yy, przedsiębiorców. Tak, o tym trzeba, o tym trzeba Przedsiębiorcy pamiętać. trzeba powiedzieć to tak, tak samo. I patrzmy na jak wskaźniki podatków, na przykład CIT. Czy innych. Oczywiście jest problem najsłabszych, najsłabszych przedsiębiorców też, bo kim innym są silne jednostki, a najwięcej jest ludzi takich zwykłych i również przedsiębiorców małych i średnich. Yy, nie jesteśmy w stanie też robić cudów, nie jesteśmy jakąś yy, anielską władzą, ale proszę bardzo, teraz się rozstrzyga, na kogo wybiorą Polacy będą mieli, jak widziały gały, co brały, i, i, i to jest ta. Ta weryfikacja przyjdzie Przed już nami. przyjdzie już niedługo i będzie A, bardzo żart... ważna będzie brzemienna w skutki no ja y, mam te nadzieje i będę w tej kampanii co mógł, robił, żeby też konfrontować, rozmawiać w I takich ten czas programach jak nasz. kampanii wyborczej na pewno będzie bardzo intensywny. Jeszcze kampanii nie ma, pan to już pełny energii, tak jak mówiłem, przygotowany, więc aż strach pomyśleć, ile energii pan To jest miał. preludium, to, no są, właśnie, to no. są takie ćwiczenia pierwsze, spotkania, a jak już kampanie ogłoszą terminy, to i dopiero, będą, to to się to wtedy będzie już bardziej i co ciekawe, najlepsze są konfrontacje, bo to jest też bardzo dobrze, bo ja mówię sam, jest to pewien luksus. Natomiast jak jest przeciwnik, to jest bardziej interesujące. To bo ja, mogę, ja mogę panu obiecać, pan jest... że jeżeli pan, pan się jeszcze pojawi w tej kampanii wyborczej, nie wiem, czy pan będzie miał takie plany, czy jeszcze ktoś tutaj pana zaprosi z naszych parlamentarzystów, czy z innych osób, to, to postaram się kogoś tutaj panu. Tak, bo to, jest, znaleźć do, bo to jest zderzenie, wie pan, bo prawda jest trudna czasami, jest szorstka, chropowata, a kłamstwo jest gładkie i szybkie. I też ludzie, jak patrzą, to czasami niekoniecznie, bo to są tematy trudne. Większość ludzi pracuje, żyje, ludzie aż tak głęboko w tym nie siedzą, ale widać po twarzy, co się w głowie waży. I proszę pana spojrzą i powiedzą, coś tu kręci chyba ten. Bo no, wtedy... To, to, wie, to jest bardzo ważny Wie pan, ważne. Wie pan to też, że nie wszyscy, nie, wszyscy, nie wszyscy politycy, nad czym też serdecznie i mocno ubolewam, chcą się konfrontować. Ale to już temat na zupełnie inną dyskusję. Doceniam, nie, doceniam, wnioski, doceniam, tak, doceniam, doceniam, że pan jest gotowy, obiecuję, że jeżeli pan się jeszcze u nas pojawi, to bardzo chętnie kogoś tutaj do studia jeszcze do dyskusji zaproszę. Tymczasem naszym gościem był dzisiaj pan Tadeusz Cymański, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam radom i wszystkich Państwa. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia już jutro.